W dzisiejszym programie poznamy alternatywne dusze. Ale jak to znowu? Ano znowu, ale. Perspektywa, kochani, słuchajcie, trochę inna. Bo tym razem nie będziemy słuchać, jak ludzie z alternatywnym wizerunkiem są krytykowani przez ekspertów, psycholożki, publiczność. Nie tym razem! Dzisiaj case jest taki. Nasze buntownicze dusze mają dzieci. I zgadnijcie, komu nie pasuje, jak alternatywnie wyglądający rodzice wychowują swoje dzieci. Ano, dziadkom. Tak jest! Ja się nie zgodzę. Ja sobie dam radę. Ale nie możesz ochrzcić jej bez mojej zgody. No może czy nie może? No tego na pewno dowiemy się dzisiaj. Jedna techniczna uwaga, wiecie jak dorośli ludzie przyszli sobie kiedyś do rozmów w toku, podpisali papiery i zdecydowali się rozmawiać o swoim życiu. To git, to jest w internecie, to jest ogólnodostępne i tak dalej. Ale te dzieciaczki wtedy nie miały nic do gadania, dlatego troszkę sobie ochronimy ich wizerunek, że tak powiem. No to są dzisiaj chyba dorośli ludzie, a przynajmniej nastolatki. Przypominam o konieczności pozostawienia subskrybencji na tym kanale. Oraz jeśli ten odcinek spodobał Wam się tak chociaż troszeczkę, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo dla mnie to jest motywacja i sygnał, że powinnam dalej nagrywać. Albo że mogę dalej nagrywać. No to lecimy, bo będzie grubo! Rokes, glany, ćwieki i trupie czaszki na ubrankach. W takie kreacje stroją swoje dzieci subkulturowi rodzice. Ela przyjechała dziś ratować swoją 4-miesięczną wnuczkę. Córka 4-miesięcznego aniołeczka chce zrobić panka, na co ja się nie zgadzam. Nie no, ale całkiem serio. Jak duże pole do popisu się ma przy takim paromiesięcznym dziecku? Najwyżej będzie jakoś alternatywnie ubrany, no i tyle. Przecież nie zrobi mu tatuaży, kolczyków, prawda? No tego raczej mu nie zrobi. Nie wygoli głowy, bo tam w zasadzie już i tak niewiele jest. A taki śmieszny irokes na bobasowej główce, no według mnie jest uroczy. W sensie nie wiem, czy jest tam przed czym ratować. O to mi chodzi. Uważam, że dziecko to powinno być dzieckiem, tak na kolorowo, tak cukierkowo. Jak wychodzę na dwór z małą, to za abusią, to ubieram ją po swojemu, bo to jest wnusieńka babuni. Po czym poznajesz, że Abi chce albo już jest pankiem? Ona jest już, w brzuchu już była, dlatego że też kopałam i powiedziałam, że jakby w pogo szła. To chyba wszystkie dzieci mają w sobie żyłkę panka w tym okresie, tak mi się wydaje. Ja bym chciała ją na przykład za rok już zabrać na Woodstock. Okej. Okay. Pytanie do Was, moi kochani, alternatywni oglądający. Czy na Woodstocku bywają dzieci? Czy są całe rodziny z takimi bobasami, a może starszakami? Ja nigdy nie byłam na Woodstocku, więc nie mam pojęcia, ale jestem mega ciekawa, czy tak jest. Z mojego punktu widzenia może być troszkę za głośno na takich festiwalach dla takich małych uszu, ale być może nie znam się na prawdziwych punkowych duszach. Też tak może być. Pięknie! Ja bym nie chciał, ponieważ... bo to jest fajny, bardzo fajny, ale bardzo dziki festiwal. W sumie ja nie chodzę tak często na koncerty, ja chodzę rzadko. No faktem, że jak chciałam zabrać Abi na koncert, to była burza. Kto rozpętał burzę? Marcin. A, ja myślałam, że padało i musiała zostać w domu, czy coś takiego. Ja uważam, że jest za głośna muzyka. No, ale nie będę z nią szła pod scenę w pogo. A jak ciąża wpłynęła na twoje pankowanie? W ogóle. Ja przez całą ciążę chodziłam w podartych spodniach, w glanach do samego porodu. Włosy farbowałam cały czas właśnie na turkusowo, na rudo, na blond. Ogólnie, kochani, wszystko rozchodzi się o to, że według babci dziecko jest za ciemno ubrane. Małe dziecko nie może być na ciemno i już. Okej? Okay? Ona by wolała coś bardziej w takim stylu. Body i spodenki. To dziecko nie będzie w tym chodzić, to jest różowe, cukierkowe i ohydne. Jak na przykład założę czarne spodenki, tą bluzę jest super. Jak kiedyś słuchałam o Lidce, że satanistka, szatan, dziecko szatana, no to nie jest piłka dla mnie do przełknięcia o mojej wnuczce. Nie. Lepiej, żeby właśnie była oryginalna. I chciałabym mieć po prostu wolną rękę do tego wszystkiego. Ona ma dopiero, będzie miała za 5 miesięcy. Ja i tak się dużo zmieniłam, ja wróciłam do szkoły. Nie, Marcin, zmieniła się? Wróciłam do szkoły, tak. Ogarnęłam się, naprawdę. Nie no, jest to dużo, bo jeśli w buncie, czy tam właśnie przez ciążę rzuciła szkołę, to jednak macierzyństwo wywołało w naszej bohaterce Lidce jakąś taką odpowiedzialność, wcale nie jest łatwo wrócić do szkoły, nie? A ona stwierdziła, że warto jednak tę szkołę skończyć, no i wziąć się za siebie, to jest absolutnie na plus. Ale tak szczerze, serio, naprawdę, o kolor śpioszków ta wojna, czy to ma aż takie znaczenie? Ja powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy ja bym zwróciła uwagę, jakbym zobaczyła bobasa ubranego na ciemno. No po prostu, no akurat dzisiaj jest ubrany na ciemno, bo tak. To w ogóle nie świadczy o niczym, a wręcz jest duża szansa,
że ta młoda będzie się buntowała w drugą stronę, bo mama chce ją włożyć na siłę w alternatywne ciuchy, jakieś pankowe, a ona prawdopodobnie będzie chciała brokaciki, jednorożce i różowe kiecki, bo będzie się chciała buntować na swój sposób. Oglądajcie rozmowy w toku. Ależ właśnie oglądamy. Dziękuję panie Tomaszu Niciku. Nie martwcie się, nie martwcie się, to tylko przerywnik reklamujący kolejne hot topiki w moim ulubionym programie, jakim są Rozmowy w Toku. Swoją drogą Nicik miał chyba jakieś chody tam, bo on bardzo często występował w Rozmowach w Toku. Może jest jakimś dalekim kuzynem pani Ewy Drzyzgi albo kogoś z produkcji. Być może. To ja sobie wiem, jak poradzić. Jak? W różny sposób. Na przykład można opiekę społeczną, można policję. Tutaj każdego środka sięgnę, który ma zadziałać. Co? Za to, że dziecko ma ciemne gacie? Babcia, nie szalej, no bez przesady, no. Cześć. Ja się nie zgodzę. Ja sobie dam radę. Ale nie możesz ochrzcić jej bez mojej zgody, jak nie masz prawa. Ja od praktycznie 3 lat nie byłam w kościele i nie wierzę w Boga. Nitka nadal jest twoją córką, dorosłą, już sama jest matką, ale nadal cię potrzebuje. Ona ją kocha, nie robi jej krzywdy, dba o jej potrzeby i tyle wystarczy do tego, żeby być dobrą matką. A to, jak ubiera małą, nie ma najmniejszego znaczenia. Powiem wam, ja myślałam, że tutaj pani psycholożka weźmie stronę babci, stronę porządności i jasności. A tutaj miłe zaskoczenie i parę mądrych słów. No, super. Nic złego się nie dzieje, obiektywnie. Ale powiem wam, chciałabym zobaczyć, jak ta babcia pójdzie na policję, no i powie, że co? Że proszę przyjechać do mnie do domu, bo moja córka ubiera dziecko na czarno. Ubiera moją wnuczkę na czarno. Oraz planuje zabrać ją na koncert. To jest wykroczenie? Nie wiem. Nielegalne? Raczej nie. Dobra. Case closed. Idziemy dalej. Co reprezentuje punk, czyli stanie po bramach, żebranie, żeby dzisiaj dostać jakąś kaskę, a co będzie jutro, czy będziemy mieli za co żyć, to jest inna sprawa. Na złość mamie, tak ubierasz Michasia? Znaczy ja chciałabym bardzo, żeby poszedł w moje ślady. Wy też pewnie chcieliście, żeby córka poszła w wasze ślady, nie? Bardzo. No mamy 3 dzieci, no każde jest inne, no to jest zupełnie inne. No, bo chyba miała się przed czym buntować dziewczyna, skoro mama tak nieczule się wypowiada. W jego wyglądzie jest nie tak. Jako, powiedzmy, maskotka jest okej. Okay. No to co to tak? To o co wy robicie aferę? O to, że zabierane jest towarzystwo, gdzie tam co niektórzy lubią. Palić papierosy, wypić co niektórzy. Czyżby nie chodziło o wygląd? No bo zobaczcie, ta styluwa. No bez jaj, fajnie ten chłopczyk wygląda. No jest po prostu taki cute w tym outficie. Jak dobry ziomek. Że Michała na spacer albo gdzieś, choćbyśmy nawet się spotykali tam z ludźmi z naszej grupy. Czyli tak pierwszą osobą, która zbrała pod uwagę, jest Michał, tak? Nie przyjdzie, no to jakiś, nie wiem, spotkań ze znajomymi, no to na pewno bym nie dopuściła do tego, żeby Michał był zaniedbany albo w towarzystwie alkoholowym. No, oni są dorośli, odpowiedzialni za dziecko i tyle. A dziadkowie mogą się martwić, jeśli czują taką potrzebę, ale wpływ niestety mają żaden. Nie chce mi się wierzyć, że ktoś chciałby celowo zaniedbać swoje dziecko. O ile nie jest z jakiejś, wiecie, dramatycznej, patologicznej patologii. Ale też można iść na imprezę, a młodego zostawić dziadkom i wtedy sprawa jest załatwiona i wszyscy są, no, szczęśliwi w tej sytuacji. Z takim rozwiązaniem wszyscy są szczęśliwi. Maciek, idąc do domu na przykład, kładzie się do łóżka, leży do momentu, kiedy musi wstać. No, to tak jak ja. W pełni chłopa rozumiem. Ona sobie tam zapomina, albo jej się coś chce zrobić, albo jej się nie chce. No ja jednak z mężem boimy się o Miśka naszego. No, ja naszego, bo on jest ja poniekąd nasz. No ale jest, kiedy uznacie, że dziecko może być całkowicie oddane albo zdane na łaskę mamy? Myślę około 2 lat. Tego się boję, że ludzie, którzy widzą na przykład taką parę z dzieckiem, myślą sobie, ale to dziecko ma przerąbane. Dlaczego? Dlaczego? Co to jest za myślenie? I oczywiście największy lęk, co ludzie sobie pomyślą, aż mi się zrobiło gorąco, jak sobie pomyślałam, co oni sobie mogą pomyśleć. Ale szczerze, moja perspektywa znowu, no. Ja mam w drugą stronę, ja sobie popatrzę na takie dziecko z takimi alternatywnymi rodzicami i mówię, jak to dziecko musi mieć fajnie, że ma takich niestandardowych rodziców, pewnie otwartych, pewnie jakichś takich, no, cool,
Fajnie właśnie, fajnie. I dalej nie widzę żadnego powodu, dlaczego akurat osoby, które wierzą w określone rzeczy, czy propagują określony styl życia, nie miały wychowywać dziecka. To, co jest istotne, to na pewno kwestia skończenia szkoły, zyskania stałej pracy, czyli pan też musi coś jeść. No tak, zapewnienie potrzeb podstawowych, a ubiór, światopogląd, to se dzieciak i tak wykształci w swoim własnym czasie. I czy go starzy będą ubierać w falbanki, czy na panka, to naprawdę nie ma większego znaczenia. W szerszej perspektywie nie ma. Tak, 8-miesięczne dziecko jest w stanie dać znać, że chce być gotem. Wytłumacz mi to. No nie muzyki tak na dobrą sprawę, bo jak tylko usłyszała nutę, to już po prostu był koniec. Zaczęła cały czas, tańczyła non-stop, uśmiechała się. To właśnie robią prawdziwi goci. Jak słuchają swojej muzyki, to tańczą non-stop i uśmiechają się. Uśmiechają się też. Robią tak. Na czarnych śpiochach i na smoczku poprzestajesz, jeżeli chodzi dzisiaj o stylizację? Nie, nie, nie. Mamy jeszcze duży retro wózek czarny. Rodzice wiedzą, że nie chcesz ochrzcić Lenki. Tak, właściwie oni wiedzieli, bo wiedzieli, jakie ja mam poglądy i wiedzieli, że jeśli dziecko się urodzi, to na pewno nie będzie chrzczone. I dla nich to nie był żadna nowość. Ty będzie chciała zacząć chodzić w różowych ciuszkach? Ja nie mam absolutnie nic przeciwko. Jeżeli taką drogę wybierze, ja to zaakceptuję, bo ja nie będę jej narzucać tego, co ja robię i myślę. W jakim wieku rodzic powinien dawać dziecku wolną rękę, jeżeli chodzi o styl? W żadnym, bo jako rodzice zawsze jesteśmy taką instancją nadzorującą i sprawującą kontrolę. Ale własny styl to chyba wolno. Jest dużo innych obszarów wymagających kontroli. Styl to tam pikuś, no. Ale ja znam odpowiedź na to pytanie. W takim wieku, w jakim dziecko zacznie wykazywać potrzebę wyrażania swojego stylu? Myślę, że dobrze dać po prostu luz i wspierać. Przy tym case jestem troszkę zawiedziona, że nie było wściekłej babci. Bo to najlepszy punkt programu dzisiaj. Nawet lepszy niż opinie ekspertów. Ale jeszcze jedna historia przed nami. Nasza kolejna bohaterka wyprowadziła się z kraju, gdyż twierdzi, że nietolerancja względem tego, jak ona wygląda oraz jak ubiera swoje dziecko w Polsce, była tak wielka, że nie mogła wytrzymać. Spakowała manatki i poleciała do Szkocji. Kalinka ma 4 lata i jest gotką i metalową jak jej mama. Jakie komentarze słyszysz w związku z tym, że twoja córeczka wygląda tak? Właściwie to szczerze. Problem z tolerancją na ulicy, wśród społeczeństwa. A w Szkocji nie było żadnych problemów ze znalezieniem pracy? Tam jest taka różnorodność kulturowa. W tej chwili nie pracuję, bo wychowuję małą, ale obecnie chcę założyć własny biznes. Czyli też sytuacja jest dokładnie taka sama jak w Polsce. No, tylko w tej Szkocji jest ładniej, zieleniej, ciekawiej, różnorodniej. Może socjale lepsze. Wtedy, a to chyba był 2013 rok, kochani, nie było. Nie było 500+. Jak się miało dziecko, to nie można było liczyć na żadną pomoc państwa. Trzeba było samemu po prostu je utrzymać, poradzić i tak dalej. Twoja córka ma świadomość, co ona tam pokazuje? No miała wytłumaczone, ona na to mówi ślimak, bo to ma różki jak ślimaczek. Ja mówiąc szczerze, monitorowałam to, można powiedzieć, do pewnego wieku. Mają, czy wie pani, że córka tak i tak się ubiera? Ja mówię, nie dzieje się nic złego, ponieważ rozmawiałam z córką na ten temat. Możesz wyjaśnić dziadkom, które słuchałaś przed chwilą, dlaczego nie dość, że nie wstydzisz się za swoją wnuczkę? No to jeszcze chyba jesteś z niej dumna. No właśnie. Jak to jest, bo to jest chyba strasznie niebywałe. Gdzie leży tajemnica? Co to za magia? Nie wstydzę się. Po prostu ten ubiór do niej pasuje. Wygląda super. Ja myślę, że ta konkretna pani babcia sama rozumie taką potrzebę wyodrębnienia się z tłumu. I nie żyje tą zasadą, wiecie, którą bardzo wielu ludzi żyje, czyli co sobie inni ludzie o mnie, o mojej rodzinie, o moich wnukach, co oni sobie mogą pomyśleć. Myślę, że to jest ta tajemnica, że po prostu ona ma to w dupie. Niestety żyjemy w takim społeczeństwie, nie innym. No to właśnie niech wyjadą, chodzi co? Nam o to, żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby dziecko nie miało problemów. Tere fere. Szczerze, chodzi o to, że im się to nie podoba, oni sobie tak nie wyobrażali swojego wnuka i oni by chcieli, żeby ich wnuk oraz również tam syn ich dzieci, coś tam, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że to jest ich wnuk, żeby on był w takich ramach, w jakich im się podoba i im się wydaje, że są najlepsze. No,
Ej, jakie problemy za wizerunek może mieć dwulatek? Jakie? Ale trzeba też patrzeć we wnętrze swojego dziecka. Jeżeli ono nic nie robi źle, a tylko wygląda inaczej, no to chyba to nie jest problem. Ja też się boję tego, jak Abi pójdzie do przedszkola, że będą takie właśnie niefajne komentarze. Chcę, że po prostu my spakujemy walizki. I polecimy. I polecimy. No co kręcisz głową? Nie zgadzam się. Ela! Nie zgadzam się. Ale na co ty się nie zgadzasz? Nie zgadzam się, nie dam im wnuści. W tej walce o to, jak dziecko ma wyglądać, warto pamiętać o tym, że dziecko jest podmiotem. No tak, podmiotem. Nie, przedmiotem. Chociaż to brzmi dość niefortunnie akurat. Lepiej by zabrzmiało na przykład w tej walce tam bla, 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 bla. Należy pamiętać, że dziecko jest również człowiekiem. Albo autonomicznym człowiekiem. Albo autonomiczną jednostką. Ta babcia, co wnusi, nie odda. Troszkę mnie przeraża. Najpierw chrzestna siła, a teraz to. To sprawiło, że się zastanowiłam, czy można człowieka pozbawić praw babcicielskich. No nic, żart oczywiście. Ale proszę się nie obrażać, bo to są, wiecie, rodzinne, ciężkie tematy. Nie wiem, chyba dzisiaj te brwi trochę mi za mocno wyszły, nie? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bawiliście się dobrze? Super, no to super, bardzo się cieszę. To koniecznie zostawcie lajka, nie zapomnijcie o tym. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zostawcie subskrypcję, żeby a. być na bieżąco z moimi materiałami, b. wesprzeć mnie w tym, żeby YouTube traktował mnie poważnie. Bardzo bym chciała, żeby YouTube traktował mnie poważnie. Może się uda. No, to kochani, do zobaczonka. Do zobaczonka, zapraszam na mojego Instagramka. Trzymajcie się ciepło i